Coś nowego, coś fajnego na rynku robotów automatycznych. Miło mi Wam dzisiaj zaprezentować taką funkcję. Dostałem taki zestaw jeszcze przedprodukcyjny, przedpremierowy, czyli nie powiem Wam za bardzo o cenach tego modelu, bo ich nie znam, po prostu one dopiero się pojawią po publikacji tego materiału, tak więc będę Wam je linkował w opisie. Słuchajcie, każdy posiadacz robota sprzątającego doskonale zdaje sobie sprawę, że takim mankamentem jest to, że w takim robocie mamy dość niewielki zasobnik do nieczystości i trzeba go w przypadku moim przynajmniej po każdym takim cyklu sprzątania opróżnić. Tutaj jest coś nowego, co pozwoli, żeby ten robot odkurzacz był robotem autonomicznym przez dłuższy okres czasu i nie będzie on wymagał ingerencji człowieka. iRobot Roomba i7, bo o tym mówimy, występuje w dwóch wersjach. Sprzedażowo będzie jako i7 i i7 Plus. i7 to jest klasyczna wersja ze standardową stacją do ładowania. i7 Plus będzie to stacja do ładowania, która będzie mogła nam opróżnić robota po zakończonym cyklu. O tym za chwilę powiem, ale może na początku to, co znajduje się w zestawie. Oprócz stacji oraz samego robota znajdziemy zestaw akcesorii, instrukcje obsługi. Same akcesoria to baterie, które będą służyły do zasilania wirtualnej ściany, która pozwoli nam na podzielenie pomieszczeń na pewne sekcje. Ja dokładnie o tych wszystkich elementach mówiłem w momencie, kiedy Wam prezentowałem poprzednie modele 980, które jestem użytkownikiem. Tak więc odsyłam Was, również Wam to zlinkuję w opisie, jak ktoś chce tak szczegółowo wgryźć się w to, jak będzie działał robot, bo ja dzisiaj się skupię na tych nowych rozwiązaniach, które się pojawiają w i7. Kolejnym elementem dodatkowego zestawu jest szczotka boczna. Następny to filtr, który będzie służył do instalacji w zasobniku na śmieci w robocie oraz worek na śmieci. Coś nowego, ten worek będzie instalowany właśnie w tej stacji ładującej i do tego worka będą zasysane nieczystości z odkurzacza. Może przejdę teraz do samej stacji, bo to jest coś nowego, co nas interesuje. Stacja wykonana z plastiku. Również mamy element podczerwieni, który będzie służył do naprowadzania robota właśnie na stację dokującą. W stacji dokującej widzimy kontakty, które służą do ładowania akumulatora oraz mamy taki kanał, na który będzie najeżdżał robot i przy pomocy tego kanału zainstalowany tak naprawdę odkurzacz w środku tej stacji ładującej będzie zasysał nieczystości do worka, które znajdują się u góry pod klapką. O tym, czy worek jest pełny, czy nie, będzie nas informował wskaźnik LED, tak więc biorąc pod uwagę, że ustawimy harmonogram pracy codziennej i założymy, że mamy pełny worek, to przez 30 dni do tego odkurzacza podchodzić nie musimy. Jeżeli co 2 dni, to przez 2 miesiące, jeżeli co 3 dni taki harmonogram, to raz na kwartał musimy wymienić worek. Podłączenie tego rozwiązania bardzo proste. Tak naprawdę podłączamy tą stację ładowania tylko do zasilania. Reszta całej konfiguracji będziemy robić za pośrednictwem aplikacji, ale o tym powiem za chwilę. Sam robot jest to rozszerzenie modelu 980, nowsza wersja. Na pierwszy rzut oka widzimy, że są już przyciski dotykowe. Mamy również kamerę, która będzie służyła do skanowania pomieszczeń. Tutaj też są nowinki, o których Wam za chwilę powiem, bo wygląda to naprawdę dość interesująco. Budowa można powiedzieć, że już klasyczna. Na froncie mamy zestaw czujników oraz zderzak taki fizyczny. W momencie, kiedy odkurzacz będzie dojeżdżał do jakiejś przeszkody, będzie on się naciskał i informował, że trzeba zareagować i się cofnąć. Również jest odpowiedni zasobnik na nieczystości, zmodyfikowany. W nim znajdziecie odpowiedni otwór, który właśnie będzie służył do tego, żeby opróżnić po zakończeniu cyklu sprzątania ten zasobnik. W innych modelach tego nie ma, tak więc jest to przystosowane. Ta stacja ładująca jest przystosowana właśnie do modelu i7. Można go kupić w wersji standardowej, a później dokupić sobie tą większą stację ładującą, tak więc też z tym nie ma problemu. Trzy przyciski, które obsługują tryb automatycznego sprzątania, tryb punktowego sprzątania. W momencie, kiedy byśmy coś tam sobie wysypali, możemy tego robota tam zostawić, on nam wyczyści. Mamy również przycisk Home, który będzie nam robota odsyłał do stacji ładowania. Na spodzie widzimy czujniki, które służą do tego, żeby robot nam nie spadał ze schodów. Mamy kontakty do ładowania, mamy szczotkę boczną, mamy niezależne dwa koła napędowe oraz zespół roboczy składający się z dwóch szczotek zainstalowanych w ten sposób, że one mogą delikatnie
poruszać się góra-dół, tak, aby w momencie, kiedy najeżdżamy na przykład z podłogi twardej, kamiennej, czy z paneli na dywan, odpowiednio te szczotki przylegały i mogły realizować funkcję czyszczenia jak najlepiej. Aby zarządzać tym całym zestawem, niezbędna nam będzie aplikacja. Aplikacja dostępna jest dla Androida, jak i dla iOS-a. Bardzo prosta, dokładne instrukcje, krok po kroku, jak należy skonfigurować odkurzacz. Musimy podać naszą sieć bezprzewodową, musimy podać hasło do tej sieci bezprzewodowej. Oczywiście odkurzacz współpracuje za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Wi-Fi z internetem, z chmurą, czyli odkurzaczem możemy sterować spoza domu, mieć statusy wszystkie gdzieś, będąc poza domem, co się tam z naszym odkurzaczem dzieje. Również otrzymujemy update'y. W moim przypadku taki update przyszedł, jak mówiłem, odkurzacz jest odkurzaczem jeszcze przed sprzedażowym i u mnie aktualizacja przyszła i na tej pierwszej aktualizacji ja go testowałem. Na aplikacji duży przycisk Clean. Nowości w tym przypadku: możemy wybrać pomieszczenie albo sprzątaj wszystko. Żeby wybrać pomieszczenie, najpierw musimy zaktualizować inteligentne mapy. Zakładka preferencje to ustawienia przebiegu sprzątania. W menu historia mamy wszystkie informacje o cyklach sprzątania. Mamy zakładkę obszar, gdzie widzimy całkowitą posprzątaną powierzchnię. Mamy czas eksploatacji, gdzie widzimy ile było cykli, jaki czas ta i ile te cykle czasu odkurzaczowi zajęło. Mamy menu harmonogram. Tutaj możemy sobie ustawić automatyczny harmonogram, w jakie dni, o której godzinie ma nam odkurzacz pracować. Mamy również zakładkę inteligentne mapy. Ta przestrzeń dopiero nam się wypełni w momencie, kiedy odkurzacz wykona minimum 3 cykle sprzątania lub cykle, które są cyklami takimi służącymi do zeskanowania powierzchni. U mnie tak naprawdę on sobie jeden cykl taki skanujący wykonał i 2 cykle pracy i po tym już pojawiła się mapa, którą mogą sobie odpowiednio spersonalizować i na takiej mapie mogę sobie odpowiednio pomieszczenia ponazywać i później dzięki temu, że już mam tą mapę inteligentną stworzoną przy uruchomieniu czy przy tworzeniu jakichś tam harmonogramów, mogę wybrać pomieszczenia, do których odkurzacz ma się wybrać i w których ma wykonać proces sprzątania. Działało to bez absolutnie żadnych problemów. Na odkurzaczu jest zainstalowana kamera, ona ma mocno poprawiony system skanowania powierzchni. Odkurzacz nam zaleca, sam system nam zaleca, aplikacja można powiedzieć nam zaleca, żeby wykonać takie skanowanie czy cykle przy różnym oświetleniu. On zresztą za każdym razem, jak będzie te przebiegi robił czyszczące, będzie tą mapę sobie udoskonalał i będzie ona coraz lepsza. W ten sposób zorganizowana, żeby nam odkurzacz jak najmniej gdzieś dojeżdżał do ściany, żeby nam nie uderzał, omijał przeszkody. Mamy również możliwość dodania iRobota Roomba i7 do naszego Google Home i dzięki temu będziemy mogli sterować tym inteligentnym rozwiązaniem za pośrednictwem asystenta Google. Teraz sam proces sprzątania. Wygląda to bardzo dobrze. Ja mam 980, czyli no poprzedni model, można powiedzieć, z najwyższej półki. Ja do 980 żadnych zastrzeżeń nie mam. Działa ona bardzo wydajnie, dobrze sprząta. Ma bardzo dobry algorytm do wykonywania przebiegów po pomieszczeniach. Tutaj jest to jeszcze bardziej usprawnione, tak więc też nie mam zastrzeżeń. Najbardziej magicznym elementem jest właśnie ta nowa stacja ładująca. W momencie, kiedy do niej podjeżdża odkurzacz, zakończy cykl, automatycznie to się wszystko uruchamia, nie musimy tutaj robić żadnej ingerencji i wygląda to mniej więcej tak. Na pierwszy rzut oka, tak naprawdę ucha, widać, że sam odkurzacz jest dużo, dużo cichszy niż poprzedni model, pomimo tego, że ma taką samą siłę ssącą, bo również sobie specjalnie poczytałem różne informacje, które znalazłem w sieci i faktycznie jest ta sama siła ssąca co 980, ale jest on zdecydowanie
cichszy. Cały proces czyszczenia, cały proces poruszania się po pokojach, oczywiście zakładając, że mamy otwarte drzwi do pomieszczeń, mamy równą podłogę, czy mamy najazdy porobione, bez najmniejszego problemu jest realizowany. Odkurzacz doskonale się orientuje właśnie po tych przebiegach treningowych i po przebiegach już roboczych w topografii naszego mieszkania. Również możemy zeskanować do pamięci odkurzacza kilka poziomów, czyli możemy sobie zeskanować pierwszy parter, pierwsze piętro, drugie piętro, aż do 10 kondygnacji robot powinien pamiętać i po nich sprawnie się poruszać w momencie, kiedy będziemy go przenosili pomiędzy kondygnacjami. I, no bo po schodach jeszcze nie chodzi. Myślę, że to może kolejna wersja będzie taka, która będzie mogła z dołu do góry po schodach się poruszać, ale oczywiście trudno mi przewidzieć, czy tak się to wszystko będzie rozwijało. Sam pomysł stacji, która będzie nam dbała o czystość, moim zdaniem fajnie zrealizowany. Może ona nie jest taka dyskretna jak ta klasyczna stacja do ładowania, ale myślę, że te osoby, które chcą mieć zupełnie autonomiczny odkurzacz, bez problemu znajdą miejsce takie, gdzie ona nie będzie się bardzo rzucała w oczy. Oczywiście ja to postawiłem specjalnie na widoku, tak w momencie, kiedy był ten proces nagrywany z mojego testowego pokoju, żeby było widać, jak on zjeżdża, jak on wjeżdża na tą stację, ale oczywiście można to tak ustawić, żeby ta stacja nam się aż tak bardzo w oczy nie rzucała. Słuchajcie, mnie się to rozwiązanie bardzo spodobało. Na razie po tych pierwszych kilku cyklach, kiedy odkurzacz u mnie pracował, spieszyłem się z tym materiałem, żeby wam go dać w miarę wcześniej, właśnie na dzień premiery. Wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że on jeszcze u mnie chwilkę posłuży i będę miał możliwość go takiego bardziej mocnego wytestowania. Sam jestem ciekaw, na ile dni wystarczy mi ten worek. No zobaczymy. Na razie jest jeszcze on u mnie. Do was idzie ta prezentacja. Ja oczywiście, jeżeli się pojawią jakieś uwagi, to będę rozszerzał pole opisu pod filmem. Zachęcam was do wyrażania swojej opinii, jak wam się podoba tego typu rozwiązanie. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału i odwiedzania strony testhub.pl.